Hej, hej, dzień dobry. W kolejnym dniu z Heroesami. Lecimy, Sandro, dalej szukać zamków przeciwnika. Na razie mamy dwa. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No, najlepszym bohaterem to jednak jestem. No i teraz tak, liczba miast. I tu jest ciekawa sprawa, słuchajcie. Bo ja mam dwa miasta. Inni są zaraz po mnie, więc wszyscy inni mają po jednym mieście. Warto mieć to na uwadze zdecydowanie. Problem jest tylko taki, że Thorgrim zaczyna mnie atakować od tej strony. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby przejście i zagrodzenie mu jakoś drogi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to było spoko. Zobaczmy, jak tam nasze kopalnie, czego nie mamy. Oj, dużo nie mamy. Mamy tylko i wyłącznie te podstawowe. To niestety źle. To bardzo źle. Dobra, kapitol mamy, więc trochę jednak hajsu mamy. Standardowy, asekuracyjny zapisik. Lecimy, słuchajcie, lotem. Lecimy lotem. A, tutaj jest siareczka. Szwiedzy informują, że na tym terenie działają trzy klany krasnoludów. Żaden nie jest sprzymierzony z Alarikiem. Można tak mówić? Ale wszystkie otrzymują od niego strategiczne informacje. Dwa klany znalazły się tu, by pomścić zabitych kamratów. Okazuje się, że krasnoludzy, które zabiłeś po drodze, miały jakichś starszych braci. Czy też kuzynów, którzy wprost marzą o tym, by twoich kości użyć w charakterze wykałaczek. Tak jak pozostali, także i oni. Koniec końców zasilą szereg twojej armii. Teraz tak, powrotki tutaj. Dalej nie przejdziemy, a szkoda, bardzo tutaj dużo rzeczy jest na ziemi leży. No okej, przeczekajmy. Czemu ty latasz, typie? Nie podoba mi się to bardzo. Muszę zdecydowanie moc sobie tutaj podbić. Zdecydowanie muszę sobie moc podbić. My chcemy dworek. Ja bym tutaj, kurde, zamek machnął prędzej czy później. Mauzoleum, szkieletornia. Tutaj mauzoleum jest poza naszym zasięgiem, bo nie mamy siarki. Ale zróbmy sobie chociaż dworek. Tutaj ratusz. No, kurde, drewna nam brakuje. Mega nam drewna brakuje. Okej. Okay. Może nas nie zaatakują? Może. Okej, okay. No to w takim wypadku... Moglibyśmy... co? Moglibyśmy podskoczyć do tego typa. Zastanawiamy mocno ta typiera, która lata. Ona nie powinna w zasadzie, bo oni wszyscy mają niskie poziomy, więc ona nie powinna latać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie powinna latać. Trzy plus 9 szkieletów. Dostaniemy 4 zjawy. Okej. Zróbmy tak. No oczywiście, że ona będzie szła w moim kierunku, nie? O, come on, naprawdę? Będziesz atakował mój zamek? Serio? Co za łajza. A ciebie trzeba, kurde, jakoś ściągnąć stąd. Nie wiem jeszcze jak. Ale jakoś muszę. I najgorsze jest to, że oni się gdzieś tu schowali. Więc jak ja tylko się wycofam, żeby tamtą typiarę odbić, to oni mi zaraz wyjdą z tej mgły. A tamtego zamku nie będę w stanie odbić, znaczy ochronić Fineasem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Fineas tam polegnie. On ma tylko 7 poziom doświadczenia. Mądrości za wiele to nie ma. Dobra, zróbmy inaczej. Spróbujmy zrobić tak. Zarzućmy sobie wcześniej lot. Zróbmy wrota wymiarów pod zamek. Zwycięstwo okupione dość dużymi stratami, ale przypominam, że mamy na mistrzowskim ożywienie, magię ziemi.
A, przeklęta ziemia. Tak. Tak. No, chyba cię świeżbi w ryju. No to te straty jednak będą dosyć duże. No to w takim razie musimy na siebie zarzucać jakieś te... Czarki. Zawsze te wieżyczki, za każdym razem te wieżyczki bolały mocno. Zawsze musiały tak boleć. No jasne, no kurde, moje szkieletki biedne. Ach. Czemu te wieżyczki są takie zbiurwiałe? No niestety. Holy, holy shit. No i pytanie teraz, no właśnie, czy zaraz nie będzie jakiegoś rusha? Mhm. No właśnie. Będzie rush na... Niedobrze. Kurde! No nie obronię się, no. Nie obronię się tutaj. Nie ma opcji. Nie masz czasem jakiegoś takiego czaru ofensywnego? No kurde, zabiją mi go. Mhm. Kurde, zapiał, no! Fucking! Czyli muszę odpuścić ten... Ja pierdziele! Nie lubię takiego niańczenia innych bohaterów, których muszę tej... Tego rozwijam, mam 12 poziom, ten mi przyszedł na jakimś 7 z jakimiś bieda współczynnikami. I kurde, ja muszę go niańczyć. I kurde, nie dać go zabić, no przecież to jest chore. No ale dobrze. Let it be. No to w takim razie walić tamten zamek. Szkoda, bo to też nekropolia, jakby nie patrzeć, nie? My lecimy sobie... Dzień dobry. Wróg uciekł, a można byłoby zrobić tak, żeby nie uciekł. Nie jest to przeklęta ziemia, prawda? No nie jest. Więc możemy zarzucić tobie oślepienie. Aj, mogłem wóz z amunicją, bym zabił kilku na raz. Ona ma bardzo dużo mocy, to mi jest nie w smak. Może mi zrobić kuku. Najgorsze, jak będzie miała... zniszczenie nieumarłych. Nie wierzę! Właśnie o tym mówiłem! No dobrze. Świetnie. Teraz jest 80. Powinniście to porobić. No jest oślepienie. Nie wiem, czy ma. Jeżeli ma tą artylerię, to będzie w stanie uciec. Na wszelki wypadek. Okej.
I teraz przystępujemy do opcji wskrzeszanie. Ożywienie. Nie. Chodźmy sobie bliżej. Teraz możemy ściągnąć. Centarły więc nie interesują mnie. Czekaj. Ożywienie. W ogóle ożywienie kosztuje mniej niż wskrzeszenie? Tak. No i fajnie. No i fajnie. Wejdźmy na dół. Spoko jest opcja z tą ilością many, naprawdę. I ożywienie was. 0. I 26 zjaw mamy na ten poczet. Super. Nieodwiedzona moc, a trzeba by było. A trzeba by było ją odwiedzić. Kurde, szkoda trochę, bo mu tutaj lekko rozbudowałem ten zamek. Więc tak, żałuję lekko. No ale cóż. Ciekawy jestem, bo pokonałem tą bohaterkę. I jakim cudem znowu ona latała? Nie mam zielonego pojęcia. Wyciągnęlibyśmy sobie chociaż z drugiej strony. Gościa, który tam ma finanse. Niestety, no coś tam stracił, ale matkę żebrową ma. Widzę, że się dogadują. Drogę blokuje oddział szkieletów i nie pozwala ci przejść. Łapiesz jednego za mostek, potrząsając całością warczysz. Gadaj, kogo pilnujecie. Ale zaraz, zaraz. To już czytaliśmy, nie? Tak, bo była zasadzka i my niestety polegliśmy na niej. Ale okej. Cyk. Teraz, gdzie może być przeciwnik? Czy jesteśmy w stanie coś tutaj wybudować wreszcie? Mauzoleum jesteśmy w stanie, zarąbiście. W ogóle, Fineas, weź no idź to, Jamie. To i to. Są dwie rzeczy, które możesz zrobić przynajmniej. Dobra, ci się tutaj... tam... pieprzą. Mają trochę czasu na to, żeby do nas dojść, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Sale ciemności. Nie stać nas. Nekromaty. Stać nas. Okej. Okay. I teraz znowu musimy szukać po omacku troszeczkę przeciwnika. Lubię, może jakiś taki duży sus. O! Dlaczego mam dziwne wrażenie, że to nie w tym mańkę? Czyli pomarańczowy z fioletowym jest z kumplami. No oczywiście, że kurde, w drugą stronę. No tam gdzieś idź brukowaną drogą. Tyle razy mówili, przepraszam, wczytam, bo to będzie takie, kurde, pierdzielenie się z kotka za pomocą młotka, jak to mówią. To jest zawsze spoko, bo tu są zawsze zjawy. Gniazdo harpi nie interesuje mnie. O, i teraz to tak. No ale tak, chcielibyśmy bez strat. Przynajmniej padły centaury, które nam są do niczego niepotrzebne. Może pala śmierć? Wow. O, come on. I knew it! Trzeba będzie coś tutaj ożywić. Na 6 szkieletów to nie... to niewiele. Ale jednak. Okej! I to mi się podoba. A ja tu jeszcze wir magii ciulnę! No i magazyn zasobów też nie byłby głupi. I patrzcie na to. 674 many. What the fuck?
No dobra, pytanie tylko takie, czy ten przeciwnik brązowy... Znaczy, jakim cudem ten przeciwnik brązowy tutaj wyłaził? A, tędy. I tak na chileczku, tak? Strumień lawy... Nas nie interere. Dobra. To ja bym się może zregenerował pod kątem... punktów ruchu, to zdecydowanie. Jest tu zajęty przez chwilę jest zajęty zbieractwem. To mi jest na rękę. Tutaj. Dobra, róbmy te magazyny zasobów. Bo ja mam trochę lipę z tymi wszystkimi, kurde. Cyk. Jeszcze tutaj bym wyciągnął Aslin. Tamika, Aslin, Tamika, Aslin, Tamika. Kto ma więcej jednostek? Tamika. Dobra, oddawaj. I leć mi pozbierać wszystkie miejscóweczki tutaj piękne. Świetnie. A ty, przyjemniaczku, lecisz dalej. Mamy dwa zamki, tak? Więc fioletowy z pomarańczowym mają również dwa zamki. Bo grają chyba wspólnie. Mogę się domyślać. Brązowy nie ma zamku. Brązowy jest sam. O, to by mi się przydało. Tu jest brązowy. Dobra. Ale czyści, ale czyści. A ty jesteś Jegar. Ty nie powinieneś sprawić nam większego problemu. Zwłaszcza jakbyśmy kupili tu zamek. Ale nie chcemy kupić tam zamku. 6000. Poczekałbym z tym. Z kolei Tamika. Wbijaj do zamku. Armię. I poczekaj. A my byśmy tutaj sobie odsłonili troszeczkę miejsca. Dziewięć szkieletów. Dobra, nie będzie. 15 zjaw za to mam. Ulala, ale będzie łażenia, ale będzie zbierania. O, jest i bastion. Jest i tutaj prawdopodobnie jakiś jeden zamek. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko teraz tak. Akcja jest taka. Albo jedziemy... Przepraszam. Albo jedziemy tutaj i zostawiamy troszeczkę na pastwę losu naszego brązowiaka. Ale może się obroni, kurde. Albo jedziemy za ciosem. I dojeżdżamy tych typów, a później tych, ściskając na dół fioletowego. Nie głupie, nie? Dobra, brązowy z dupca. Okej, nie mają zamiaru iść w naszym kierunku. Bardzo dobrze. No jasne, że atakujemy. Są zjawy dla nas. I teraz tak. Pytanie jest jedno. Tak, to jest tu. Mhm. 80 szkieletorów. No, można było się spodziewać. Ale dobra, powskrzeszamy sobie to. Mamy manę. No problemo. Nie wiem od ilu mocy
Czy to jest od mocy zależne, czy to jest, kurde, zawsze zapominam. Czy wrota wymiarów są zależne od mocy, czy poziomu magii powietrza? Kurde, nie wiem. Zawsze zapominam. Ile zapomnienie kosztuje? 12. Dobra, niech wyjdą. Chcecie mi powiedzieć, że nie ma się zamiaru podchodzić? Ciekawe. Dajmy jeszcze raz zapomnienie. Ej! Co jest? A, bo zapomnienie to jest tylko i wyłącznie połowa. To nie jest... To nie jest ten... Ten inny czar odpowiada za to, że oni nie mogą strzelać, prawda? O, trochę się wyprajerowałem. Jedyneczka. Ty musisz tam wlecieć. Jezus Maria, no bijcie moje szkieletorki, tak. Wam dam przyspieszenie. As always. Naprawdę się cofacie wszyscy? O, wygnoje. Dobra. Was. Wszelki wypadek, zróbmy ożywienie was. Próbujcie dalej. No nie wejdziemy tam. Musielibyśmy naokoło zapierdzielać, to by było za długie. Wjedźmy tu. Wjedźmy tak. O nie, odda. Okej, 14. Może być zamian za 23 zjawy. Całkiem okej wymianka. Tylko teraz tak. Znowu, pytanko, czy idziemy teraz znowu, lecimy szybko na dół, bo na przykład, bo zielony gdzieś tutaj może być w obrębie, nie? Naszego wzroku. Nie, wrota wymiarów to chyba jest jednak zależne od tego. Okej, brązowy idzie na dół. Pomarańczowy już nie zdąży, wydaje mi się, wejść do zamku. No nie ma opcji, żeby zdążył. Dobra, Jegar, ty nie masz zamku, typie. Co ty ode mnie chcesz? O, prawie się wykupiłem. Okej. Mam tu zamek. A my lecimy tu. Cyk, tam jeszcze chyba było jakieś kopalnia złota, jeśli się nie mylę. Ale mogę się mylić. Dobra. Lecimy w takim razie standardem, czyli locik plus. Siema. Bardzo bym nie chciał stracić tych szkieletów. Zależy mi na nich. Jakoś tak się zżyliśmy. Czajcie, że zżyliśmy się z tymi. Z umarłymi. Dobrze, nie? Okej. Bas. Standardowo w tych szkieletorów. Wejdziemy im naprzeciw. Zarąbane zamki. Okej, tutaj. I pipiri, pipiri, pipi. Co byśmy mogli ci tam zasponsorować, koleżko? Może jakaś standardowa błyskawica? Ciebie?
Okej. Czekaj. Tu możesz wjechać. Enty powinny podejść i nas pacnąć, czy nie? Będą kolejne tury, bo nas i tak będą pobijają. Okej, okay. I teraz możemy sobie zrobić ożywienie. I dobijemy tego. Brak strat. Zarąbiście. Zaawansowana inteligencja. Jeszcze więcej many. Zwycięstwo. 11. Czyżbyś uciekł? Nie możesz uciec, bo nie masz zamku. A nie masz swojego zamku. Masz kumpla zamek. Więc nie możesz uciec. Co ty mnie tutaj będziesz robił za błazna? Chyba, że masz jakieś czary. Czekaj, jedź. No powiem wam szczerze, że na tych początkowych jednostkach tu można zrobić naprawdę wiele. No kurde, nie będziemy się z nim przecież pierdzielić. O, come on! Jak ja nienawidzę tego odbicia. To jednak będziemy musieli zrobić ożywionko. Równa stówka w ogóle mam tych szkieletorów. No i to było na tyle. Moglibyśmy tego Koroniusa pojechać, bo on tutaj nam tak trochę wadzi. O, co to ma znaczyć? Hej. Za dużo ich się robi. Skąd ten typ wyszedł? Melodia. Nie, koleżanko. Nic podobnego. Nie możesz tak zrobić. Dobra, czyli tak, ty wylazłeś, Terek. Z tego mon... A, bo to jest monolit przejścia! Ajajaj, troszeczkę zderpiłem. Trochę zderpiłem. Okej, ma taktykę, ale no nie ma szans, żeby mnie tutaj porobił. Zdecydowanie. Yes. Bo chyba nie możecie uciec, przynajmniej tak mi się wydaje, że oni nie mogą uciec. Dlaczego oni wszyscy się fokusują na szkieletory? Tak. Dajmy speeda naszym zjawkom. Jedźmy więc tu. Tu. Standard. No i możemy sobie ożywić tych i dojechać. I teraz musielibyśmy zobaczyć. O, i zielony przegrywa. To też przy okazji spoko informacja. Zastanawiam się nad tym, bo tak, wrót wymiarów nie możemy zrobić. Ta zarąbana melodia, no. Jakby to ugryźć. Wcale pilności. No zdecydowanie ten gość musi się tutaj bronić. To jest for sure. On musi się bronić. No dobra, no zobaczmy jego kolejny ruch. Brązowy powinien stracić w ogóle... Za chwilę... Powinien być wyeliminowany.
Fioletowy, jeszcze tam coś kachmęci pod ziemią. No i melodia coś tam zbiera. Teraz pytanko. Czy lecimy przejściem? Tu moglibyśmy zrobić zamek w zasadzie. Zawsze będziemy lepiej się troszeczkę bronić. Tutaj moglibyśmy zrobić tak. O kurde. No wszystko ładnie, pięknie, ale to nie mam w tym momencie chyba za bardzo opcji zwiedzania podziemi. Ja bym, kurde, przejął temu typowi ten fioletowy zamek i może byśmy mieli go z głowy. Czekajcie, jakby to zrobić? Nie tędy. Tędy. Tak, w linii prostej, po prostu do tej nekropolii. Ty wracasz tu, żeby nam nie przejęli tego zamku. Musimy tego wszystkiego pilnować. Bo tak to znowu będziemy się gałganić z nimi. Okej, mamy wreszcie smoki. Więc tutaj akurat nie powinien nas praktycznie w ogóle tknąć, bo będziemy dla niego za silni. Zróbmy tak, tak. Ty możesz stać tu, a my sobie połączymy szkielety. Okej. W ogóle zauważcie, że Sandro praktycznie od samego początku... Ty no, brązowy, jeszcze mi przejmujesz naprawdę moje rzeczy? Masz czelność. Masz dupet. Brązowy traci swoich bohaterów. No jeszcze mi siarkę na koniec przejął. I teraz jest bezpańska. The hell? Okej. I niebieski leci tutaj. No i w tym momencie w zasadzie... Tu w ogóle byśmy bardzo szybko skarbiec zrobili, co? Przed następnym tygodniem. I w zasadzie jesteśmy na całkiem spoko drodze do tego, żeby... Standardowo lot, standardowo wrota wymiarów, chociaż zastanawiam się, czy nie zrobić najpierw lotu, a później wrota wymiaru. Tak. Aj, Ivor zdąży wejść do zamku. Szlak. No cóż. Oni ze sobą walczą, czy nie? Okej, włożą pod ziemię, to znaczy, że nie wiem, co tam oni planują. Ale nie powinno tutaj być żadnego innego bohatera w tej, jakby strefie, której nie odkryłem, tej mgły. Widzę, że tutaj się zamierzacie na górę, ty zamierzasz się na dół. No, będzie ciężko wykupić dwa zamki. Zdecydowanie będzie mi ciężko wykupić dwa zamki. Koronius tutaj majaczy. W zasadzie prędzej czy później mógłby się kierować w stronę lochu. Mhm. Ale najpierw przejmijmy sobie to. Weźmy sobie standardowo lot. Standardowo wrota wymiaru. Mamy na tyle many, żeby tak sobie szastać na prawo i lewo. Tutaj jeszcze mamy studnie po drodze, więc no już w ogóle. Bo tutaj później nie rzucimy żadnego zaklęcia. Musielibyśmy wyjść, więc stracilibyśmy punkty ruchu. Mam nadzieję, że chyba jest zrozumiałem to, co powiedziałem. Zwycięstwo, świetnie. Ale zwycięstwo okupione stratami, a ja bym ich nie chciał. Sul. Standardowo... A, no tak. Przeklęta ziemia. A, właśnie! To jest przeklęta ziemia! Czyli ja sobie nie powskrzeszam. Czyli pierwszopoziomowe czary tylko wchodzą w grę. Okej, zróbmy przyspieszenie na zjawy. A no tak, przecież nie działa. Nie działa, ja pierdzielę. Wlećmy tu. Standard. Zawsze muszą być te szkielety biedne, obijane. W zasadzie to ja mógłbym podzielić sobie zjawy. I...
Jeśli bym je ulepszył, to by spokojnie kradły manę. Prawda? I teraz zjawy dostają trochę w dupę. Ale to nic. One się tak lekko... Zawsze mogą... leczyć. Raz. No raz. Dobrze, że ma moc 1. Dużo, dużo tu nie porobię. No, ten shieldik coś tam dał, nie? Czy tam ta kamienna skóra. Okej. Więc jedziemy na polowanie na resztę gagatków. Lecimy na polowanie reszty gagatków. Zobaczmy, co się stanie. Mamy 19 tysięcy. Wybudujmy tu zamek. Tu mamy wszystkie już rzeczy. Na górę też jechali, także zamek tam został wybudowany. Myślę, że powinien być całkiem spoko ostrzeżony. Ale pomarańczowy tam, kurde, pocisnął. Mocno, mocno. Dobra, zregenerujmy sobie manę. Więc tak, na tym terenie mamy tutaj Merista, który jest totalnie nieinwazyjny. Zginie, jeśli nie będzie miał zamku. Ty jesteś trochę inwazyjny. Ty możliwe, że jesteś inwazyjna i ty też możesz być inwazyjny. No, więc w zasadzie... Zróbmy sobie dodatkowe jednostki. Wykupmy sobie te jednostki. Okej, ogóreczki sobie podzielimy. No, w zasadzie to mógłbym nawet pokusić się o to, żeby wykupić jeszcze dodatkowe jednostki, żeby pokryły straty w armii. Ale to już słuchajcie w następnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska już jutro w kolejnym. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.